Dziś coś dla naszych kochanych basistów. Dziś poznacie wszystkie dźwięki na gryfie gitary basowej. Prawa jest prostsza od gitary dokładnie o dwie struny. Struny na gitarze basowej to E, A, D, G. W klasycznej czterostrunowej oczywiście mamy też pięcio- i sześciostrunowe gitary basowe. Wy macie pecha, macie więcej. I najważniejsze dla was słowo na dziś, czyli oktawy. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest oktawa, odsyłam cię do mojego filmu na temat interwałów. To czego będę od was wymagał, to zapamiętanie dźwięków na pierwszej strunie, czyli na strunie E. I mamy tu dźwięki E, F, G, A, B, C, D, E. Tak, dla niektórych B to H, czyli system niemiecki. My używamy systemu anglosaskiego, więc w tym miejscu będzie B. To co musicie zrobić, aby znaleźć kolejne dźwięki, to znaleźć oktawy dźwięków ze struny E na strunie D, czyli przechodzicie o dwa progi do góry i o dwie struny w dół. Tam znajdują się dokładne odpowiedniki tych samych dźwięków, które znajdziecie na strunie E. W ten sposób macie już połowę gryfu. Jeżeli podoba wam się to, co robię od dzisiaj, także możecie wspierać mój kanał. Pod tym filmem macie taki przycisk Wesprzyj i możecie tam zostać gitarowym bogiem. Da wam to wcześniejszy dostęp do wszystkich filmów, które udostępniam, czyli będziecie mogli je zobaczyć wcześniej niż wszyscy inni. Dostaniecie fajną plakietkę obok waszego imienia, podczas pisania komentarzy pod moimi filmami oraz priorytetowe odpowiedzi na komentarze, ponieważ nie daję rady odpowiadać wszystkim, także moim gitarowym bogom będę odpowiadał jako pierwszy. Następnie zapamiętujecie dźwięki na strunie A, czyli A, B, C, D, E, F, G i A. Dochodzimy do oktawy na dwunastym progu i również znajdujecie oktawy tych dźwięków tą samą metodą, czyli dwa progi do góry i dwie struny w dół. W ten sposób macie zmapowane wszystkie dźwięki główne. Teraz jeżeli chcecie uzyskać isy lub esy, po prostu bierzecie sobie dźwięk, który Was interesuje, na przykład D i następny po nim będzie dźwięk DIS i w ten sposób zmapowaliśmy sobie właśnie cały gryf Waszej Gitary Basowej, ponieważ od 12 progu cały ten cykl się powtarza. Zdecydowana większość z Was tego nie robi, więc polecam zasubskrybować ten kanał po więcej filmów takich jak ten. Będziemy też robić filmy na temat gitar basowych. Sprawa jak widzicie prosta, mało dźwięków, tylko cztery struny. Myślę, że już to ogarniacie. Ćwiczcie i trzymajcie się. Hej!